Chciałbym wszystkich serdecznie przywitać w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. On tutaj jest najważniejszą osobą pośród nas. To z powodu Niego i dla Niego jesteśmy tutaj zgromadzonymi, aby Go uwielbiać. Drugimi tutaj bardzo ważnymi osobami są nasi katechumeni. Przywitajmy ich oklaskami serdecznie. Będziemy modlić się, będziemy wielbić Boga w naszych pieśniach, będziemy słuchać Bożego Słowa i będziemy świadkami dwóch ustanowień Pana Jezusa Chrystusa, chrztu i wieczerzy Pańskiej. Zanim to będziemy robić, chciałbym, żebyśmy wzięli taką zachętę, taką inspirację do uwielbienia, do czci dla naszego Pana ze Słowa Bożego, z Listu do Rzymian, z pierwszego rozdziału. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Bóg objawił nam swoją istotę. Bóg objawił się poprzez swoje dzieła, poprzez swoje słowo i poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Objawił swoją niewidzialną istotę, abyśmy mogli w Niego uwierzyć, Jemu ufać i Jego wielbić. I niewidzialna Jego istota, Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Powinni Go uwielbić, powinni Mu dziękować, powinni Go czcić i wywyższać, a jest napisane, ale tego nie zrobili, dlatego że nie chcieli. Nie chcieli w Nim uznać swojego Pana, swojego Boga, swojego Zbawiciela. Dlatego też Bóg wydał ich na pastwę ich niecnych zamysłów. Kochani, jesteśmy tutaj zgromadzonymi, jak powiedziałem, ze względu na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby nie On, nikogo z nas by tutaj nie było. Nie dawalibyśmy świadectwa, że On żyje, że On jest, że On zmienił nasze życie, ale dlatego, że On jest, dajemy to świadectwo, aż On przyjdzie. Dlatego powstańmy, moi drodzy. Chcemy oddać Mu świadomie chwałę, dziękczynienie i uwielbienie. Nie chcemy zatwardzać naszych serc, nie chcemy odwracać się od Boga, aby później iść swoimi własnymi drogami, brnąć coraz więcej w tym odstępstwie, ale chcemy uwielbić i wywyższyć naszego Pana, naszego Boga, naszego Zbawiciela. Chcemy się modlić. Wszechmogący Boże nasz, tak dziękujemy Ci, że możemy tutaj być, na tym miejscu. Dziękujemy Ci, że możemy Ciebie wielbić, że możemy oddawać Ci chwałę, że możemy, Panie, wzywać Twego imienia. Dziękujemy Ci za dzień, w którym to my wchodziliśmy do wody, Panie. Dziękuję Ci za dzień, w którym to ja mogłem wejść do wody i wyznać Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Tak błogosław nam ten czas, radosny czas. Panie, pełen wdzięczności i chwały dla Ciebie. Błogosław każdą osobę na tym miejscu. Dziękujemy Ci za każdą osobę, która tutaj przybyła, aby być świadkami tego wydarzenia. Tak błogosław nas wszystkich tutaj zgromadzonych. Amen. Za chwilę będziemy mieli taką wspaniałą uroczystość, jakim jest chrzest wiary. Będzie chrzcił starszy zboru, diakon kościoła, brat Damian Zając. Mamy dwóch katechumenów, siostrę Iwonę i brata Filipa. Wiecie, znamy ich od takiego małego. Teraz mówię do niego, brat Filip. Bo tak jest. W Chrystusie Jezusie jesteśmy braćmi i siostrami. Nie ma różnicy. Bóg nie ma względu na osobę. Nic nie znaczy żaden status majątkowy, społeczny. Bóg umiłował każdego z nas. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, co Ty mówisz do nas. Dziękujemy Ci, że możemy w tej krótkiej chwili teraz zwrócić nasze oczy na temat chrztu, który również został zawarty w Twoim Słowie. Chcemy się czegoś nauczyć, dowiedzieć, upewnić, przekonać,
i zyskać pokój na podstawie lektury Twojego Słowa. Dopomóż nam, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Boże Słowo mówi, że jeśli mamy mówić, to mówmy jak Słowo Boże. Więc tym bardziej, kiedy mówimy o temacie chrztu i w ogóle o pewnych, nazywając to pewnych nie tyle tradycjach, ale pewnych powtarzanych w kościołach czynnościach, w niektórych kościołach nazywane jakimiś ceremoniałami, albo liturgią, albo jeszcze w inny sposób, tym bardziej musimy zweryfikować to w kontekście Bożego Słowa, ponieważ żyjemy w czasach, w których człowiek lubi poprawiać. Lubi poprawiać, lubi wnosić coś swojego, lubi swoje myśli, swoje wizje, swoje plany, lubi stawać się tym, który kreuje rzeczywistość, zmienia rzeczywistość i czyni tak, jak uważa, że jest to właściwe. Niemniej jednak my, chrześcijanie, biblijnie wierzący chrześcijanie, zawsze będziemy weryfikować nasze motywacje, zawsze będziemy weryfikować to, co robimy z Bożym Słowem. Dlaczego? Ponieważ ono nie jest źródłem inspiracji, jak niektórzy mówią, ale jest normą i standardem, który obowiązuje chrześcijaństwo. Bóg przekazał swoją wolę poprzez swoje Słowo. Tak zaplanował. A w dniach ostatecznych, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, przemówił do nas przez swojego Syna. A Jego słowa zostały tutaj zapisane i również dzieje apostołów, którzy nieśli te słowa dalej, również zostały tutaj zapisane. Będziemy za chwilkę świadkami chrztu wodnego, chrztu wiary. I pozwólcie, że na sam początek zwrócimy się do Bożego Słowa i znajdziemy jeden z przykładów chrztu Nowego Testamentu. Jak wyglądał chrzest w Nowym Testamencie w czasach pierwszego Kościoła, jak to czynili apostołowie, co będzie dla nas źródłem oczywiście przykładu i wzorem do naśladowania. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na 8 rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie znajdziemy człowieka imieniem Filip, jeden z ludzi, którzy byli wówczas w pierwszym kościele, służyli i oto Filip został posłany do pewnego miejsca. Tymczasem anioł Pana przemówił do Filipa tymi słowy: wstań i idź na południe, na drogę, która biegnie z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Filip zatem wstał i poszedł, był posłuszny temu głosowi, który usłyszał, być może nawet zobaczył anioła. A właśnie tą drogą podróżował pewien człowiek, był to Etiopczyk, eunuch, dostojnik etiopskiej królowej Kandake. Zarządzał całym jej skarbem, a więc był prawdopodobnie ministrem finansów, mówiąc dzisiejszym językiem. A więc zarządzał całym jej skarbem. Przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu i jechał z powrotem. A więc autor Dziejów Apostolskich tak zarysowywuje pewne tło. Kim był ten człowiek, skąd pochodził, gdzie podróżował i skąd wracał? I dowiadujemy się, że ten człowiek miał żywą wiarę w Boga, nie jakiegoś tam Boga, ale w Boga Izraela. On przybył do Jerozolimy, a do Jerozolimy to nie jest tak jak dzisiaj, że przybywa cała tak naprawdę wszystkie praktycznie, czy największe religie świata, ponieważ tam jest ich święte miejsce, czy święte miasto. W tamtych czasach do Jerozolimy z pielgrzymką podróżowali ludzie, którzy wierzyli w Boga Izraela, w Boga narodu żydowskiego, w Boga Jahwe, w Boga świętego, wszechmogącego, Adonai Elohim, jakkolwiek go Biblia nazywa z imienia. Boga, którego zwiastowali Żydzi poprzez swoje prawo, swój zakon, poprzez swoją służbę. I ten człowiek, nie wiemy jak doszedł do wiary w takiego Boga, nie wiemy dlaczego nie przyjął bóstw jakichś etiopskich czy afrykańskich, ale akurat wierzył w tego Boga. Niemniej jednak przyszedł, aby oddać mu pokłon, aby uczynić pewien gest swojej wiary, a więc przyszedł, aby pokłonić się Bogu, mieć czas na modlitwę, spotkać się z Panem Bogiem w Jerozolimie.
I oto Filip nagle słyszy z góry od Bożego posłańca, anioła, idź tam na tą drogę, bo tam jest pewien człowiek. I poszedł ten Filip, aby spotkać się z tym człowiekiem. I oto czytamy, że jechał z powrotem ten eunuch, ten minister finansów i siedział w swoim rydwanie i czytał proroka Izajasza. Więc był człowiekiem, który znał pisma, albo przynajmniej je czytał. Czytał księgę Izajasza i czytamy, że Duch powiedział do Filipowi, idź przyłącz się do tego rydwanu. I gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza, więc zapytał. Człowieku, czy ty rozumiesz to, co czytasz? Czy rozumiesz to, co czytasz? Zapytał. A wtedy bardzo szczerze odpowiedział ten Etiopczyk, jak mogę rozumieć, skoro nie ma mi kto wyjaśnić tego słowa. Jest to dla mnie trudne. Nie rozumiem do końca, ale czytam. I poprosił Filipa, aby wszedł i usiadł przy nim. A czytał akurat ten fragment pisma i mamy tutaj fragment z księgi Izajasza. Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tym, który go strzyże. Podobnie nie otworzył swych ust. W jego poniżeniu odmówiono mu sądu. Co powiedzieć o jego rodzie, bo jego życie usuwane jest z ziemi. Taki jest tu cytat. Kochani, po tych słowach eunuch odezwał się do Filipa. Powiedz proszę, o kim prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. A więc wytłumaczył mu, drogi człowieku, to nie o sobie samym pisze Izajasz, ale pisze o Jezusie z Nazaretu, o Mesjaszu, o Zbawicielu, który przyszedł. I dał się zabić, dał się składzić, jak owca na rzeź prowadzona. Nie wydobył głosu ze swoich ust, nie bronił się, nie wzbraniał się, nie próbował walczyć, ale oddał siebie całego za nas wszystkich, aby każdy, kto w Niego uwierzy, mógł mieć życie wieczne. Ponieważ my jak owce zbłądziliśmy, a Pan dotknął Jego karą. Więc uwierz w tą wspaniałą zamianę, iż na Niego Bóg wylał gniew. I jeśli Ty uwierzysz, jeśli Ty przyjmiesz wiarą i dasz się ochrzcić, wtedy będziesz zbawiony. Być może tak brzmiała cała jego wypowiedź, może nawet szerzej, ale domyślam się, że gdzieś w tym jego zwiastowaniu Ewangelii nie zabrakło też wezwania do tego, aby się ochrzcić. Dlaczego? Dlatego, że ten Etiopczyk na to zwiastowanie czytamy, że kiedy jechali dalej, zobaczyli jakąś wodę, tak jak dzisiaj tutaj jest woda. Oni również ujrzeli jakąś wodę, więc pewnie jakaś rzeka albo jakiś zbiornik wodny. I nagle ten Etiopczyk pod wpływem zwiastowania Filipa zadaje pytanie, słuchaj, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip odpowiedział, jeśli wierzysz z całego serca, to możesz. A on na to wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Rozkazał więc zatrzymać wóz, obaj Filip i eunuch zeszli do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, duch porwał Filipa i eunuch go już więcej nie zobaczył. W tym krótkim fragmencie narysowany został wzór nowotestamentowego chrztu. Po pierwsze, najpierw zachodzi zwiastowanie Ewangelii. Człowiek musi wpierw uwierzyć, usłyszeć przesłanie, doświadczyć skonfrontowania się z Ewangelią i przyjąć to słowo wiarą, przyjąć tą wspaniałą wieść o Jezusie wiarą. Później następuje coś takiego jak chrzest. I zauważcie, że chrzest jest następstwem tego, co już się we wnętrzu człowieka wydarzyło. Jest czymś, co jest skutkiem tego, co już ten człowiek przeżył. Co przeżył eunuch? Co przeżył ten Etiopczyk? Przeżył autentyczną wiarę, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem. Wyznał to swoimi ustami. Dlatego jedno z pytań, które dzisiaj zadam, będąc tam już w wodzie i zapraszając osoby tutaj do chrztu, będzie, czy wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym?
To będzie jedno z pytań. Dlaczego? Będąc posłusznym temu słowu. Kochani, kiedy tak myślałem o tym słowie, zastanowiłem się tak. Pomimo tego, że Filip szedł na wezwanie nieba, poszedł na pustynię, bo tak było, prawda? Z nieba rozległ się głos, idź tam na pustynię, tam spotkasz człowieka. Pomimo tego, że był nad Filipem, była taka presja nieba, takie jakby wezwanie nieba, takie wysłanie ze strony nieba do tego, aby Filip tam poszedł, to jednak Filip bardzo odpowiedzialnie w tej sytuacji daje pewne warunki chrztu. Bardzo odpowiedzialnie. Mnie to bardzo zaskakuje, jak bardzo odpowiedzialnym jest Filip człowiekiem i sługą Bożym. Pomimo tego, że Bóg go tam wysyła i teoretycznie nie powinien się nawet pytać, co robić, nie zastanawiać się, co robić, to jednak zadaje jasne pytanie. Jasno rozmawia z Etiopczykiem. Jeśli wierzysz, możesz. Jeśli wierzysz. O jaką wiarę chodziło? Wiemy o tym, iż ponieważ Etiopczyk wyznał wiarą, iż wierzy, że Jezus jest Synem Boga, a więc to wezwanie polegało na wierze w Jezusa jako Bożego Syna, Zbawiciela Mesjasza. Dlatego warunkiem chrztu, prawdziwego, biblijnego chrztu jest wiara. Wiara w Bożego Syna Jezusa Chrystusa. I tu rodzą się pytania, bo być może są pośród nas goście i jesteście świadkami dzisiejszego wydarzenia. Ten chrzest będzie polegał na tym, aby zanurzyć całkowicie osobę w wodzie i później wyjąć tą osobę z wody. Dlaczego tak czynimy? Dlatego, że jest to biblijny wzór. W Biblii czy w Nowym Testamencie tak właśnie chrzczono ludzi. Kiedy Jan, chrzciciel, zanurzyciel, stawał nad wodą Jordanu, tam było mnóstwo wody, wiele wody. I dlatego tam właśnie chrzcił, dlatego właśnie, aby móc zanurzyć całkowicie osobę pod wodę i później ją wyjąć. Samo słowo chrzest oznacza po grecku baptizo i jest to dosłownie zanurzenie. Dlaczego jest to takie ważne, aby zanurzyć? Sądzę, jest to tylko moje przekonanie, iż w tym rydwanie było mnóstwo wody do picia. Całe mnóstwo. Była to droga pustynna, a do Etiopii było całe mnóstwo kilometrów, aby przebyć. Więc oni byli wyposażeni w bukłaki z wodą. Ale dopiero gdy dotarli nad wodę, gdzie dało się zanurzyć człowieka, wtedy dopiero była mowa o chrzcie. Przecież mogli, tak jak i dzisiaj w wielu miejscach, pokropić po czole, czy tam tylko pomazać po czole. Nie. Dlaczego tak nie zrobili? Bo tak się w Nowym Testamencie nie chrzciło ludzi. My z kolei dzisiaj, dlatego o tym mówię, aby każdy z nas miał świadomość, iż bardzo mocno chcemy wstępować w ślady biblijne i czynić to zgodnie z Bożym Słowem. Dlatego chciałbym, aby nikogo dzisiaj nie dziwiło, że będziemy zanurzać człowieka i wynurzać z wody na znak, o czym mówi apostoł Paweł w swoich listach, pozostawienia jakby starego życia pod wodą i powstania do nowego życia. To jest pewien symbol nowozrodzenia, nowonarodzenia, czyli zrodzenia do nowego życia. Więc kochani, na podstawie tego przykładu i my dzisiaj wejdziemy do wody, dotarliśmy na tych swoich rydwanach życia do miejsca, gdzie jest woda, jest jej dużo. Wejdziemy dzisiaj do wody i będziemy chcieli przeżyć chrzest. Ci, którzy wyznali wiarą wyznali, czy wyznali swoimi ustami wiarę w Jezusa Chrystusa, to jest jedyny warunek. Opamiętanie, pokuta, która idzie razem z wiarą w Jezusa Chrystusa, aby dać się ochrzcić. Dlatego dzisiaj chrzcimy dorosłe osoby, które świadomie przyjęły wiarą Pana Jezusa, pokutowały, nawróciły się, przyjęły pojednanie z Bogiem przez wiarę w Jezusa, który tam na krzyżu oddał swoje życie. Kochani, może zechciejmy na sam początek powstać. Ja w tym czasie wejdę do wody i wzniesiemy wspólnie razem modlitwę. Ojcze i Boże nasz, dzisiaj w imieniu Jezusa, Twojego Syna, modlimy się i z
Chcemy Ci podziękować za ten szczególny moment, szczególny czas. Czas, kiedy jako słudzy Twoi, jako wierni Twoi, jako lud Twój wchodzimy w Twoje ślady. Ty sam, Panie Jezu, wszedłeś do wody, aby dać się ochrzcić, dając nam przykład posłuszeństwa. Chcemy dzisiaj błogosławić temu czasowi, błogosławić szczególnie Iwonę i Filipa. Niech to będzie wspaniałe przypieczętowanie i symbol, publiczne wyznanie ich wiary w to, że Jezus jest Synem Bożym i Panem i Zbawicielem ich życia. Panie, dziękujemy Ci, pobłogosław cały ten czas i daj nam wszystko godnie należycie przeprowadzić tak, aby imię Twoje było wywyższone i uwielbione. Amen. Synem Bożym i umarł i zmartwychwstał z powodu Twoich grzechów i dla Twojego usprawiedliwienia. Tak, wierzę. Czy wierzysz, że Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa i przez Jego dzieło przebaczył Ci absolutnie wszystkie Twoje grzechy? Tak, wierzę. Czy zatem wyznajesz, że Jezus jest Twoim Panem i Zbawicielem i że pragniesz służyć Mu odtąd aż do końca swoich dni? Tak. A więc na podstawie Twojego wyznania chrzczę się dzisiaj w imię Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Czy wierzysz, że Bóg w Jezusie Chrystusie przez Jego dzieło przebaczył Ci absolutnie wszystkie Twoje grzechy? Tak, wierzę. Czy wyznajesz, że Jezus jest Twoim Panem i odtąd pragniesz Mu służyć aż do końca swoich dni? Tak. A więc na podstawie Twojego wyznania chrzczę Cię w imię Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego. Alleluja, Jezus. Nauczać ludzi, chrzcić, przyprowadzać do Ciebie. Panie, to czyniliśmy także dzisiaj tutaj w Czechowicach, w tym miejscu. Błogosławimy Cię i oddajemy Tobie chwałę za zbawienie, które dałeś nam w Jezusie. Błogosławimy siebie nawzajem na dalszą część tego nabożeństwa. Amen. Amen. Taka chwila jak ta jest chwilą wielkiej radości. I myślę i mam taką nadzieję, że w Waszych sercach jest radość z tego faktu, że dwie osoby dzisiaj
chrzcie wyznały Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Moi drodzy, Bóg jest Bogiem żywym. On jest realny, prawdziwy i żywy. Jeżeli przemawiał przez anioła, to znaczy, że dzisiaj też może przemówić przez anioła. Jeżeli przemawiał przez sny i wizje, to znaczy, że dzisiaj także przemawia przez sny i wizje. Jeżeli uzdrawiał, to znaczy, że dzisiaj także ma moc i uzdrawia tych, którzy są chorzy. Dlatego, że On jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. On się nie zmienił. Moi drodzy, kiedy jesteśmy przed Jego obliczem, On chciałby poruszyć nasze serca. On chciałby dotknąć ciebie, mnie bardzo osobiście, abyśmy wiedzieli, abyśmy byli przekonani o tym, że Bóg jest blisko każdego swojego dziecka, każdego z nas. Nie jest gdzieś daleko ukryty, ale jest tak blisko, że ty i ja możemy z Nim nawiązać realną, żywą społeczność. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co przeżywa Dawid, kiedy pisze psalm 139. Chciałbym ten psalm przeczytać. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli na tą prawdę o Bogu i o nas, która wynika z tego psalmu. Psalm ten mówi tak, przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje. I duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu. Utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże. Jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika. Niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi. Mówią o Tobie zdradliwie. Nadużywają imienia Twego. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści? I nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie. Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje, a zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Moi drodzy, psalmy są szczególną księgą w Starym Testamencie. Psalmy są księgą, które wyrażają emocje tych, którzy je pisali. Przeżycia. Często ich entuzjazm, euforię z powodu tego, co z Bogiem przeżywali wspólnie razem. Ale zarazem możesz w psalmach przeczytać, jak ludzie płaczą. Płaczą z powodu siebie. Z powodu swojego własnego duchowego stanu. Płaczą dlatego, że nie mogą odnaleźć drogi do Boga. Płaczą
z powodu różnych swoich trudnych sytuacji. Psalmy są kapitalną, duszpasterską księgą dla każdego człowieka, a szczególnie dla tych, którzy zaufali Bogu. Bo w psalmach możesz zobaczyć, że człowiek ma dobre dni, wspaniałe chwile z Bogiem, ale przeżywa też doliny. Chwile jakby, w którym traci gdzieś ze spojrzenia swojego Boga. Traci jakby fundament dla swoich nóg i dla swojej wiary. To w psalmach możesz czytać o ludziach, którzy mówią, moja noga się chwiała, byłem bliski poślizgnięcia się i o mało nie straciłem wiary w żywego Boga. To w psalmach możesz przeczytać o człowieku, który woła z głębi i mówi, gdzie jesteś, Boże? Dlaczego nie odpowiadasz na moją modlitwę, gdy Ciebie wzywam? Psalmy koją duszę. Jeśli jesteś skołatany, jeśli jesteś w trudnej sytuacji, jeśli nie wiesz, co w tej chwili począć, jeśli nie słyszysz odpowiedzi Boga, otwórz psalm, módl się, aby Duch Święty mówił przez swoje słowo do ciebie i podniósł twoje serce i twojego ducha i duszę, abyś go mógł uwielbiać na nowo. Aby na nowo wiara wypełniła twoje serce, moje serce, abyśmy dali odpór przeciwnikowi i abyśmy ogłosili, że mam zwycięstwo w moim Panu i Zbawicielu, że On mnie nie zostawił, chociaż wydaje mi się, że mnie zostawił, że On mnie nie porzucił, chociaż mnie się wydaje inaczej. Teraz nie odpowiada, ale znowu odpowie, znowu pośle słowo, znowu mnie podniesie Jego prawica. Psalmy są niesamowitą księgą. Ale ten psalm jest napisany przez Dawida. Kiedy myślę o Dawidzie, to nie wiem, w jakim okresie czasu Dawid pisał psalm 139. Ale pamiętacie Dawida? To był młody chłopak, młody człowiek, który gdzieś do 16, może trochę dłużej roku życia, nastolatek, on służył swojemu ojcu. Jak on służył swojemu ojcu? Tam, na pustyni, tam, gdzie nie było nikogo, on po prostu pasł owce swojego ojca. To jest ciekawe, ale ten Dawid miał dziwne usposobienie. Nie fascynowała go komórka, gry komputerowe. Nie był zapatrzony w swojego smartfona, tam pasąc owce i one gdzieś tam szły i spadały w przepaść, a jego to nie obchodziło. Nie. Dawid miał niezwykłe serce. To, co robił, do tego przykładał serce. I zamiast grać w piłkę z kolegami, zamiast, nie wiem, bawić się w Indiach i kowboi, zamiast tworzyć jakąś armię przeciwko swoim kolegom z podwórka, Dawid wiernie był, wykonywał swoje zadania. Nie tylko to. On miał swoje fascynacje. Ale wiecie, kto był jego fascynacją? Bóg. On tam przy tych owcach, kiedy już o nie zatroszczył się, kiedy zrobił taki okalający teren z głogów, z różnych rodzajów kolczastych rzeczy, żeby wilki nie mogły tych owiec pożreć. On brał harfę, był uzdolniony muzycznie, zazdroszczę mu. I wielbił Boga, układał pieśni. Układał niezwykłe pieśni i w psalmach na 150 jest bardzo dużo, nie wszystkie, trochę może więcej niż połowa jest jego psalmów i on układa pieśni i wielbi Boga. Ma objawienie. A więc siedzi i patrzy w to gwieździste niebo i rozmyśla o Stwórcy. 16-latek rozmyśla o Bogu, o tym, przed którego obliczem jest, a to niebo jest tak blisko, on prawie głową dotyka nieba. Bo jest takie wrażenie tam, że te gwiazdy jakby siedzą ci na głowie. I on mówi, kim Bóg jest. Kochani, mieć takie objawienie, takie spojrzenie na Boga żywego. I on śpiewa, i on mówi, i on ogłasza, i on mówi, Panie. Wiecie, zaczyna to słowo od Boga. Wszystko zaczyna się od Boga. Kiedy używa tego słowa Panie, to nie oddaje nasz tekst w naszym tłumaczeniu. On mówi po prostu Jahwe. Jahwe, jestem, który jestem.
używa tego własnego imienia Boga, tego najświętszego imienia, bo imię Elohim, który też odnosi się do Boga Wszechmogącego, nie jest imieniem własnym. Używane też zostało do stworzeń czy do bóstw pogańskich, ale Jahwe należy tylko jednemu Bogu, prawdziwemu Bogu. On mówi Jahwe. On wie, że to jest Bóg, od którego wszystko pochodzi, który jest źródłem życia i sam jest życiem. Mówi Jahwe, ty mnie zbadałeś i mnie znasz. Wiecie, to słowo zbadać oznacza kogoś, kto nas doświadcza, śledzi, bada, przenika nas. Panie, mam tą świadomość, kiedy się modlę, kiedy tutaj jestem z daleka od mojego domu, od moich bliskich, kiedy jestem po prostu tutaj i te owce obok śpią. Ty mnie zbadałeś. Doskonale wiesz, co tkwi w moim wnętrzu, w moim sercu, w mojej duszy. Nie ma rzeczy, której byś ty nie wiedział na mój temat. To słowo Jahwe oznacza tego, który jest wiekuisty, przedwieczny, stwórca. To samo imię jest przecież użyte zaraz na początku, kiedy Bóg stworzył zwierzęta i całą ziemię i niebo i człowieka na swój obraz. I tam jest także to imię. On jest stwórcą. Wiecie, 16-latek mówi o istnieniu Boga, o tym, kim On jest. Oczywiście ja wierzę, że to przychodziło z inspiracji Bożego Świętego Ducha. Zbadałeś mnie. Wiecie, kiedy tak czytam ten psalm, zbadałeś mnie. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. I to słowo, kiedy siedzę i kiedy wstaję, w języku hebrajskim, to pojęcie, kiedy siedzę, oznacza, ty wiesz, gdzie mieszkam. Ty wiesz, kiedy powstaję i coś robię. Ty po prostu wszystko wiesz. Ty mnie zbadałeś, ty o mnie wszystko wiesz. Nie ma rzeczy we mnie, która mogłaby być tajemnicą dla ciebie. Czasami jest głupią rzeczą z naszej strony, drodzy, że wydaje nam się, że Bóg o czymś nie wie odnośnie naszego życia. On doskonale wie, w jakim miejscu jestem. On doskonale wie, co ja przeżywam. On doskonale wie, z czym ja się zmagam. On to po prostu wie. I dla Dawida nie jest to przerażające. Dla Dawida to jest kojące. Bóg mnie zna. Bóg wie o mnie wszystko. O moich słabościach, o moich mocnych stronach i słabych stronach. Wie o tym wszystkim i jakoś Bogu to nie przeszkadza, aby mnie miłować. Wiesz, że Bóg miłuje ciebie? Bóg tak bardzo umiłował ciebie i mnie. Widzi to wszystko zło, tą całą nieprawość, ten bunt, to sprzeczanie się z Bogiem. A jednak Jego miłość jest ogromna do ciebie i do mnie. Bo ten, który ciebie i mnie stworzył, On ma dla nas swój cel. Wiecie, człowiek ukrywa się od ogrodu Eden przed Bogiem. Gdy tylko człowiek zgrzeszył, ma tendencję do ukrywania się przed Bogiem. Robi wszystko, żeby się nie przyznać do tego, co jest złe w jego życiu. Przed Bogiem i przed samym sobą. Nie mówię tylko przed innymi ludźmi. Oto grzech powoduje, że człowiek ma fałszywy obraz Boga. Fałszywy obraz siebie, całej swojej sytuacji. I próbuje sam sobie z tym poradzić. Ale skoro on wie, kiedy siedzisz, czyli gdzie mieszkasz, co robisz, o czym myślisz, skoro on to wszystko wie, to dlaczego nie powinienem nie uciekać od niego, ale biec do niego? Biec, bo on jest jedynym tym, który tobie i mnie może pomóc. Panie, ty wszystko wiesz. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, wiersz 12 i 13 mówi tak. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Kochani, musimy mieć tą świadomość. Żyjemy
Tyle, ile żyjemy, jeden dłużej, drugi krócej, jednego bądź pewny, będę musiał zdać ze swojego życia przed Bogiem sprawę. A dzisiaj i tak nie mogę się ukryć przed Bogiem. Wszystko jest odkryte i odsłonięte przed oczami tego, który mnie stworzył, który mnie zbawił w Chrystusie i przed którego obliczem będę musiał się pojawić i stanąć. On tutaj też mówi taką cudowną rzecz. Nie tylko wiesz, kiedy siedzę i wstaję, wiesz, gdzie mieszkam, gdzie pracuję, co robię, jak spędzam czas. Ty rozumiesz moją myśl z daleka. Mówi, nawet jeszcze myśl się nie pojawiła, a ty już ją znasz. Ty ją rozumiesz. Inaczej on nie tylko zna to, co myślę, ale dlaczego tak myślę. On nie tylko widzi to, co robię, ale dlaczego tak robię. On zna motywy twojego i mojego serca. Kochani, drogi, dobry uczynek, ten dobry, podobający się uczynek jest wtedy dobrym, kiedy jest z właściwego motywu. Jeżeli za twoim i za moim uczynkiem kryją się niewłaściwe, egoistyczne motywy, aby siebie w jakiś sposób wyeksponować, aby być zauważonym, to tak naprawdę to nie jest dobry uczynek. On jest skażony twoją i moją złą motywacją. Bo Pan wie, bo Pan zna skrytości serca, bo Pan przenika mnie, On mnie zbadał, On mnie przeniknął i On doskonale wie, bez sensu jest przed Nim uciekać. Bez sensu jest przed Nim się ukrywać, bo nic nie jest w stanie nas ukryć przed Jego oczyma. Ale jak mówię, Dawida to nie przeraża. On mówi, Boże, to jest ta cudowna wiedza, że Ty po prostu wiesz wszystko o mnie. Nie muszę udawać kogoś innego, mogę być szczery przed Tobą. Bo Bóg ze szczerym postępuje szczerze, a z obłudnym według jego zakłamania, według jego obłudy. Nie chcesz udawać przed sobą, przed innymi. Panie, oto jestem. Jak cudowna jest ta wiedza. Otaczasz mnie z każdej strony. To słowo otaczać oznacza jak oblężone miasto przez wojsko. Dawid używa tutaj tego słowa, otaczasz mnie, oblężyłeś mnie, nie po to, żeby mnie zabić, żeby mnie zniszczyć, nie, otoczyłeś mnie jak murem ochronnym, aby moje życie było bezpieczne. Otoczyłeś mnie. Oto wróg może próbować w różny sposób dotknąć mojego życia, ale Ty sam jesteś murem wokół mnie. Jak cudowna, jak wzniosła jest ta wiedza. Boże, wyobrażacie sobie, on może miał te 16 lat, nie wiem, a może już był królem. On nie robił tak dlatego dobrze, żeby zostać królem, bo nawet o tym nie myślał. Bóg go uczynił królem, dlatego że jego serce i postawa były takie, jakie były. Halleluja. On nie grał, on nie robił czegoś dla taniego poklasku, ale on to robił z całego serca Bogu. Kochani, a więc ten Bóg ogarnia go, chroni go, strzeże go. Młody człowiek w 9 miesiącu ciąży, kiedy był, on się o tym dowiedział później, jego ojciec opuścił jego matkę i jego. Kiedy się urodził, matka nienawidziła to narodzone dziecko. Wzięła go i odesłała do innego kraju, do swojej matki. Mówi, basz, opiekuj się nim. Jak z nim nie chcę mieć nic wspólnego. Przez 7 lat wychowywał się u swojej babci. Czuł ciepło. Myślał, że to jest jego mama. Nawet był za mały, żeby zwrócić uwagę, że ona jest dużo starsza od innych matek, jego kolegów i koleżanek. Ale później, kiedy miał 7 lat, ona go wzięła, zapakowała i wysłała go do Nowego Jorku i mówi, niech się teraz twoja matka tobą zajmuje. Ale mówi, to, co zaczął przeżywać, było straszne. Za każde rozlane mleko, za każdą rzecz był bity pasem, bity nawet w taki sposób, że wzięła kiedyś but z takimi dużymi obcasami, biła go po głowie, także złamała obcas na jego głowie. Był zamknięty, skryty. Wiecie, jakie słowa do niego mówiła? Po prostu ty tylko zajmujesz niepotrzebnie miejsce na tej ziemi. On mówi, jestem do niczego. Nie ma miejsca dla mnie. I kiedy tak było,
Kiedy ona miała dość, w końcu wzięła go ciocia, on dostał się do jakiejś szkoły, był bardzo dobry w koszykówkę i w końcu nagle zaczął się podnosić w tym wszystkim. Dano mu stypendium, ale akurat złamał nogę. Stracił wszystko. Podejmował pracę. Tracił wszystko. I wiecie, wylądował między dwoma budynkami mieszkalnymi. Znalazł sobie materac, który ktoś gdzieś tam kiedyś się wyprowadzał i wyrzucił go, to on go wziął i na tym materacu spał, a nad sobą miał niebo. A po bokach te ściany budynków. A z tych okien co wieczór przekleństwa, telewizja, różne rzeczy. A on tak leżał i nie mógł zrozumieć, po co ja właściwie żyję. Próbował pracować, był zwalniany. Oddawał krew, żeby zarobić na kawałek chleba. W końcu za jedno oddanie krwi kupił sobie tabletek nasennych. Powiedział, to będzie koniec. Ja po prostu chcę zasnąć i nigdy więcej się nie obudzić. I kiedy tak siedział i miał butelkę wody i miał te tabletki, paczkę tych tabletek, nagle z jednego domu, z telewizora, kiedy on trzyma to i jest gotów skończyć sobą, słyszy słowa kaznodziei telewizyjnego, który mówi, Bóg cię kocha. Bóg cię kocha. Jezus oddał życie za ciebie, nie musisz ginąć. Oto Bóg ma moc ciebie z tego wszystkiego wyprowadzić. Kaznodzieja nie był kompletnie świadomy, co się tam działo. Ci ludzie, którzy włączyli telewizor, nie byli świadomi, co się działo, ale on mnie widzi. On mnie zna. On wie, gdzie mieszkam. On wie, co się dzieje w twojej i mojej duszy. Wie, co przeżywam. I on tak siedzi i mówi, jestem jak potężnie uderzony. A w tym głosie była taka miłość, że to złamało mnie. I na końcu kaznodzieja mówi, przyjmij Jezusa. Wezwij Jezusa i go przyjmij. On mówi, tak, tak, podnosi wzrok, swój głos do Boga, do nieba. Mówi, tak, ja przyjmuję Cię, Jezu, cokolwiek to oznacza, ja Cię przyjmuję. Bóg zmienił go wewnętrznie w jednym momencie. Obudził się, odszedł od tego wszystkiego, poszedł szukać na nowo pracy. Zaczął Bóg dawać mu pracę. Zrobił instruktora pilotażu. Latał samolotami, mógł być instruktorem. Wiecie, gdzieś stracił ten entuzjazm dla Boga, który miał. Kompletnie nie był uczony jakiegokolwiek wzrostu. Co dalej? Wierzył. Bóg mu przebaczył. Bóg wyratował go ze śmierci. Wiecznej śmierci. Wiecznej śmierci. I kto pewnego razu, wiecie, tam tej historii jest, że ożenił się bardzo szybko, to się rozpadło, później żył z jakąś inną kobietą, ale nie znał Bożych dróg, bo nikt go nie pokierował do Bożego Słowa. I ktoś go zaprosił do jednego zboru w Nowym Jorku, na Brooklynie. I osoba, która go zaprosiła, nawet się nie zjawiła tego wieczoru, ale mówi to już, skoro tu jestem, to usiądę i posłucham. Jak usłyszał 400-osobowy chór, który wielbi Boga. I ludzi, którzy mówią, co Bóg uczynił w ich życiu. On mówi, to było tak jak balsam, jak miłość spływająca z nieba na moje skołatane serce. I mówi, teraz wiem, komu mam służyć, dlaczego mam służyć, skąd mam czerpać siłę i moc. I Bóg całkowicie wyprowadził go. Dzisiaj jest żonatym, bogobojnym, należącym do tego chóru człowiekiem. Halleluja. Znasz mnie. Wiesz o mnie wszystko. Oto ja nie wiem. A kołata się moje serce i moja dusza. Nie wiem, co z sobą począć. Ale Biblia mówi, każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, będzie uratowany. Będzie uratowany. Bracia i siostry, jeszcze raz powiem, nasz Pan Jezus Chrystus żyje. Jeśli będziesz Go wzywał, jeśli będziesz się do Niego modlił, On na pewno przyjdzie i odpowie. Nie jest milczącym Bogiem, który gdzieś odszedł i zdrzemnął się. On jest tutaj. On jest tutaj. Wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Wiecie, on mówi tutaj w tym 16 wierszu, oczy twoje widziały czyny moje. W księdze tej były zapisane wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak wielki jest Bóg.
Jeszcze żadnego dnia nie było w Twoim i w moim życiu, już wszystko w Jego księdze. Jego wszechwiedza jest tak wielka i tak potężna. On nie wie tylko, co było, co jest, ale to, co będzie dopiero odnośnie Ciebie i mnie. Dlatego prorok Izajasz mówi, moje myśli, mówi Pan, nie są jak wasze myśli. Moje drogi nie są jak wasze drogi, ale jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak myśli moje i drogi moje są wyższe nad wami. Waszymi myślami, waszymi drogami. A więc wyobrażam sobie tego Dawida, jako młodego chłopca, a może króla, który siedzi na balkonie i wielbi Boga i wypowiada te słowa, jak wielkim jesteś Bogiem, jak wielkim jesteś Bogiem. I Ty pozwalasz mi się znaleźć i pozwalasz mieć z sobą społeczność i Ty mnie znalazłeś i otoczyłeś mnie, chronisz mnie. I później rozważa kwestię, czy może człowiek uciec jednak od Boga. Dokąd ujdę przed duchem Twoim? Dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? On mówi po prostu, słuchajcie, nie da się uciec od Boga i Jego obecności. Cokolwiek byś, czegokolwiek byś nie próbował, jakie miejsce byś nie wybrał, On tam jest. Niebo jest Jego tronem. Szeol, kraina umarłych, on także tam jest obecny. On z swojego tronu, ze swojego miejsca, Biblia mówi, on przepatruje wszystko, każde miejsce. On widzi absolutnie wszystko i wszystko przenika. Nie tylko miejsce, skoro potrafi przeniknąć moją duszę, moje myśli. Przeniknąć to, co przeżywam. Mówię, udam się na krańce świata. Ludzie mówią, ja się schowam w tej krainie umarłych, umrę i nie ma nic, i nie będzie nic. Człowieku, nie wiesz, że gdy umrzesz, będziesz świadom, że będziesz dalej żył. Co prawda bez ciała, aż przyjdzie zmartwychwstanie, ale będziesz absolutnie świadomy swojego życia i świadomy tego, czy to życie dobrze spędziłeś, czy zachowałeś je w sposób właściwy, przez wierzę w Boga, czy też Go utraciłeś, lekceważąc tego, który jest Twoim Stwórcą i Twoim Zbawcą. Ani Szeol, ani niebo, ani krańce świata. Nie ma miejsca, gdzie mógłbym się ukryć. Może gdzieś tam do tego rowu mariańskiego, gdzieś tam będę próbował się ukryć. Nawet człowiek tam nie jest w stanie dotrzeć dzisiaj. Na księżyc tak, ale tam nie. Gdzie ukryje się? Mówi, nawet ciemność, gdyby cała ciemność ogarnęła mnie, to w Twoich oczach to jest jak światło. Nie można, nie ma nic, w czym mógłbym się skryć. Tak naprawdę człowiek próbujący ukryć się przed Bogiem jest podobny do strusia, który chowa głowę do piasku, cały kuper ma na górze i wydaje mu się, że się ukrył, bo on już nic nie widzi. Nie da się ukryć. Ale wiecie, co jest piękne w tym wszystkim? On mnie zna, On mnie widzi, On rozumie moją myśl. Ludzie mnie nie rozumieją. Nawet najbliżsi mogą Cię nie rozumieć. Ale wiedz jedno, że Bóg rozumie, dlaczego tak, a nie inaczej myślisz. Co się dzieje w Twoim sercu i w Twojej duszy. I później wyznaje to, co jest cudowne, On mnie stworzył. Nie powstałem w jakiś sposób ewolucyjny, ewoluowałem z czegoś tam. Nie, 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 to Twoje ręce mnie ukształtowały. Ty mnie uczyniłeś. Jestem na Twój obraz i podobieństwo stworzony. Nie po to, żeby skakać po drzewach, ale aby panować nad ziemią wraz z Tobą w Twoim imieniu. Aby zarządzać w Twoim imieniu, aby tworzyć w Twoim imieniu, aby przynosić Ci chwałę. Cudownie mnie uczyniłeś. Wiecie, życie jest cudem i każdy z nas nosi na sobie wizerunek i podobieństwo Boże. Każdy z nas. Później jest taki zgrzyt trochę w tym psalmie. Tak go odbieram. Panie, rozpraw się z tymi bezbożnymi, niech zginą. I było tak wspaniale. I nagle on mówi, Panie, rozpraw się z tymi bezbożnymi, bo ich nienawidzę.
A tak sobie myślę, to jest modlitwa w Starym Testamencie. W Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie Bóg mówi, będziesz miłował nieprzyjaciół. Będziesz miłował nieprzyjaciół, będziesz się o nich modlił, będziesz ich błogosławił. To jest nowe przymierze we krwi Jezusa Chrystusa. Bóg umiłował ciebie i mnie wtedy, kiedy byliśmy nieprzyjaciółmi wobec Niego. A więc nie będę się modlił, Panie, rozpraw się z bezbożnymi, ale dzisiaj będę się modlił inaczej niż Dawid. Boże, okaż łaskę bezbożnym. Niech dotrze słowo Twoje do ich serc. Niech się opamiętają. Jest miliard 700 milionów muzułmanów na świecie dzisiaj. I mówią, że jeszcze trochę i będzie ich więcej niż chrześcijan wszystkich denominacji, których jest ponad 2 miliardy. Ale to nie ma znaczenia. Bo Bóg jest na tronie. On panuje. I wiecie, jest miliard 700 milionów ludzi, którzy potrzebują desperacko Jezusa Chrystusa. Poznają Go poznać jako Pana, jako Boga, jako Zbawiciela. I to jest Twoja i moja odpowiedzialność, abyśmy robili wobec każdego człowieka, w każdej nacji, abyśmy dawali świadectwo, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Nie, żebym tylko ja się dobrze czuł. Gdyż wiemy, dokąd zmierza człowiek, jeśli jest niepojednany z Bogiem. Jeśli odrzuci drogę, jeśli odrzuci tego, który jest drzwiami do Królestwa Bożego, Jezusa Chrystusa. I na końcu mówi, kończąc o samym sobie, w końcu zwraca uwagę jeszcze raz na siebie. Panie, zbadaj mnie. To jest to słowo na samym początku, zbadałeś mnie. Doświadczyłeś, wypróbowałeś, wyśledziłeś wszystko. I on mówi teraz, Panie, jeszcze raz, zbadaj mnie. Ja myślę, że dobrą rzeczą jest, aby Boże dzieci, Boże dziecko, ci, którzy zaufali Chrystusowi, mogli prosić, Boże, przemów do mnie i pokaż mi miejsce, w którym jestem teraz. Nie to, co było kiedyś. Ale teraz, jak wyglądam w Twoich oczach, teraz, jak wygląda moje serce, moja postawa przed Twoim majestatem, czy rzeczywiście jestem w miejscu, które się Tobie podoba? Zbadaj mnie. Doświadcz mnie. Wiecie, tu jest takie, nasz język, nasze tłumaczenie tego nie oddaje. Dawid tutaj się modli, zachowaj mnie i sprawdź, czy nie kroczę drogą zagłady. I to wyrażenie droga zagłady tam w tym psalmie oznacza nic innego jak bałwana bożka albo odpór w sercu człowieka wobec Boga i Jego słowa. Boże, zbadaj mnie. Wydaje mi się, że wszystko jest okej w moim życiu, ale proszę Cię, zbadaj mnie. Doświadcz mnie, wypróbuj mnie. Czy nie ma jakiegoś bożka w moim życiu? Czy coś innego z biegiem czasu nie zajęło Twojego miejsca i Ty już nie jesteś na pierwszym miejscu? I Ty już nie jesteś najważniejszy? I już wcale nie przeżywam takiej radości z powodu tego. Bo wiecie, że bóstwem i bożkiem dzisiaj mogą być różne rzeczy, idee, hobby i tak dalej. Ale on jeszcze mówi o coś więcej. Czy nie ma we mnie odporu wobec Ciebie i Twojego słowa. Niby wszystko jest dobrze, ale kiedy przychodzą do pewnych momentów i od czegoś ode mnie oczekujesz, ja ciągle się buntuję i odwracam i nie chcę być Tobie posłuszny. Czy nie ma we mnie drogi zagłady? Badaj mnie, Ty, który wiesz wszystko, Ty, który przenikasz wszystko, przed którym nie da się nic ukryć, oto proszę Cię, zbadaj mnie, przeniknij mnie i pokaż mi, co jest naprawdę w moim wnętrzu i w moim sercu. Kochani, kiedy czytam ten psalm, to powiem tak, jest to kojący dla mojej duszy. Kiedy go czytam i kiedy mówię, kiedy myślę, że Dawid, kiedy go wypowiadał, on nie mówił to w ogromnym lęku i strachu, bo Bóg wie o wszystkim. On wie, że jest z Bogiem pojednany. On wie, że porzucił drogę grzechu. On wie, że nie ma upodobania w rzeczach, które Bogu się nie podobają. Dlatego on mówi z taką ufnością, z taką otwartością, Boże, Ty wiesz wszystko.
Wiesz wszystko. Wiecie, nawet apostoł Dawid w Nowym Testamencie, apostoł Paweł w Nowym Testamencie mówi tak, że ja sam siebie nie osądzam, bo moje sumienie mi nic nie wyrzuca, ale tym, który wyda ostateczny wyrok, jest Pan. Nie jest tak ważne, moi drodzy, co ja myślę sam o sobie. To jest tak, jakby echo tego słowa, badaj mnie. Ja mogę wszystko widzieć, okej, ale Panie, zdaje się na Twój osąd, to Ty wiesz dokładnie, jak się rzeczy mają. A więc kiedy stanę przed Nim, nie chcę być jak człowiek, który jest zaskoczony i powie, ja takim byłem, Boże? To ja tak Ciebie nie słuchałem? To ja tak się zachowywałem? Chwała, wzniosłość, uwielbienie jest w tym psalmie dla Pana Boga Wszechmogącego. Dawid widzi tutaj Jego wszechmoc, Dawid widzi tutaj Jego wszechwiedzę i wszechobecność. On jest. Czyż nie jest godzien Twojej i mojej chwały, drodzy? Czyż nie jest to Bóg, do którego powinienem przyjść całym sobą, otwarć i powiedzieć, Boże, dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją. Nie chcę tego. Potrzebuję pomocy. Potrzebuję zmiany. Potrzebuję wybawienia. Pomóż mi. A może czujesz się całkiem okej, okay, spokojnie i potrzebujesz zawołać, zbadaj mnie. Czy rzeczywiście to, co jest, jest, ja mam właściwy osąd odnośnie tego, czy potrzebuję Twojej przemiany? Za chwilę będziemy uczestnikami stołu Pańskiego. Szukam tych moich katechumenów, gdzieś tam z tyłu widzę, chodźcie tutaj do przodu. Macie dzisiaj przywilej być jednymi z pierwszych, którzy będą brać z kielicha i chleba. Ale zanim brat Wojciech, starszy zboru, poprowadzi nas w wieczerzy, chciałbym, żebyśmy powstali teraz, drodzy. Abyśmy podnieśli ręce z serca. Czy możecie podnieść ręce, aby uwielbić Boga? Czy to jest tak trudne podnieść ręce, aby uwielbić Boga, skoro Biblia o tym mówi? Podnieśmy ręce i serca. I uwielbijmy Tego, który jest tak potężny, znający nas, kochający. Panie, wielbimy Cię teraz. Panie, wywyższamy Cię teraz. Bo jesteś Bogiem żywym, działającym, Bogiem, który przemawia, Bogiem, który ratuje, Bogiem, który mówi do nas. Panie, dziękujemy Ci, że wszystko o nas wiesz. Znasz nas, poznałeś nas i chcemy być znani, a nie kiedyś usłyszeć, idźcie, nie znam was, ale chcemy być znani przez Ciebie, kiedy staniemy przed Tobą. Ty powiesz, znam go, znam ją. Panie, dziękuję Ci, że Ty masz moc. Ty masz moc zmienić nasze serca. Ty masz moc zmienić to, Panie, czym my sobie sami nie możemy poradzić. Teraz modlimy się i modlę się i wołamy do Ciebie. Przyjdź, Panie. Przyjdź swojej mocy, przyjdź swojej sile i pomóż nam, Panie, wydostać się z wszelkiego upadku, z wszelkiego zwątpienia. Panie, niech przyjdzie Twoja łaska i moc i zwycięstwo do naszego życia. Niech na nowo radość Pana wypełni nasze serca. Panie, modlimy się o to. Panie, usłuż nam, bo znasz nas. Przemawiaj do nas. Daj się nam znaleźć. Ty, który żyjesz, Ty, który władasz i królujesz, bądź błogosławiony. Amen. Chwała niech będzie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Dzisiejsze nabożeństwo obfituje w wiele wydarzeń bardzo ważnych. Jednym z nich jest pamiątka Wieczerzy Pańskiej, a ponieważ tych wydarzeń jest sporo, więc mój wstęp do Wieczerzy nie będzie długi, będzie nietypowy. Wybrałem pewne teksty z Listu do Hebrajczyków w przekładzie toruńskim. Niektórzy z nas korzystają z tego tłumaczenia. Te teksty są niezwykłe, niezwykłe są dla katechumenów. Jest to taka, myślę, ważna sprawa w tym wyborze życia z Panem Bogiem. Kiedy myślę o osobach, które przystępują do chrztu, to
taka myśl mi się kołacze, czy wytrwamy. Wielką radością jest, kiedy widzę osoby, które z takim wielkim entuzjazmem ruszają w drogę wiary, kiedy rozpoczynają dynamicznie swój bieg wiary, kiedy to wszystko jest pełne takiego ognia i zapału. I wtedy myślę o tych obrazach, które przywołuje Paweł Apostoł. Zwycięzcy są tylko na mecie. To byłoby śmieszne i kuriozalne, gdyby jeszcze były dwa okrążenia, jeszcze 5 kilometrów. Nikt tam nie dostanie wieńca. I to, co będę czytał, będzie dla wszystkich przydatne. Dla tych katechumenów, dla tych, którzy od lat są wierzący w zborze. I nawet dla tych, powiem wam, nawet dla tych, którzy może są gdzieś z boku, może coś wydarzyło się w twoim życiu i to słowo może będzie dla ciebie takim impulsem, żeby zajrzeć głęboko do swojego serca, bo dotykamy się rzeczy niezwykłych, wielkich i wiecznych. W tym bierzemy udział. Kiedy myślę o Bożym Słowie, o tym, jak On do nas mówi, to Jego przesłanie jest często jak bukiet. Jest nim słowo zachęty, napomnienia, korekty, pociechy. I teraz będę czytał z listu do Hebrajczyków. Jeśli mamy nasze Biblię, to tłumaczenie będzie się tam pewnie troszeczkę różniło, być może. To otwórzmy list do Hebrajczyków i przeczytam 3 pierwsze wersety z rozdziału 1. Bóg, który wielokrotnie i wieloma sposobami mówił dawniej do ojców przez proroków, w te ostatnie dni przemówił do nas w osobie Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez którego uczynił światy. On, będąc blaskiem chwały i wyrażeniem Jego istoty, podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, gdy sam dokonał oczyszczenia naszych grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Rozdział 9 od 24 wersetu. Chrystus bowiem wszedł nie do uczynionego ręką miejsca świętego, które byłoby odbiciem prawdziwego, lecz do samego nieba, aby teraz być obecnym w naszym imieniu przed obliczem Boga i nie po to, by wiele razy ofiarowywać samego siebie, tak jak arcykapłan wchodzi do miejsca świętego co roku z cudzą krwią, bo inaczej musiałby wielokrotnie od założenia świata cierpieć. Lecz teraz, na końcu wieków, objawił się raz dla zmazania naszych grzechów przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz, już bez żadnego związku z grzechem, ukaże się tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. Niesamowite słowo. Niesamowite słowo. I będę czytał dalej, jeszcze z rozdziału 10, 2 dłuższe fragmenty. Rozdział 10, czytam od wersetu 14. Jedną bowiem ofiarą na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęcani. A świadczy nam to również i Duch Święty, przepowiedział to bowiem w słowach. Oto przymierze, które ustanowię im po tych dniach, mówi Pan. Włożę prawa moje do ich serc i wypiszę je w ich umysłach, a ich grzechy i ich bezprawie nie będą mi więcej przypominane. Zwróćcie uwagę na tą niesamowitą prawdę, która tutaj jest objawiona. Oto nowe przymierze, które czyni doskonałymi, to takie, kiedy Boża wola, Boże standardy, Boże plany są w twoim sercu. Już nikt nie stoi z listą zrób to, tamtego nie rób, tego nie rusz, tamtego nie dotykaj. Ale w twoim sercu, w twoim wnętrzu jest pragnienie, aby podobać się Bogu. W twoim wnętrzu, ono jest zmienione, ono jest nowe. Zwróćcie uwagę, te 3 wersety, które przeczytałem, to doskonałe przymierze składa się z 2 części. Przemiana mojego myślenia, mojego serca i to, że Pan Bóg już więcej mojego grzechu, mojego bezprawia nie będzie przypominał. A gdzie jest od nich, czyli od tego grzechu i bezprawia, a gdzie jest od nich wyzwolenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Mając więc bracia ufną odwagę, aby przez krew Jezusa wejść do miejsc świętych drogą nową i żywą,
którą nam poświęcił przez zasłony, to jest przez Jego ciało, przepraszam, i wielkiego kapłana nad domem Boga, zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte wodą czystą. Zachowujmy wyznanie niewzruszonej nadziei, bo godny zaufania jest ten, który obiecał. I teraz od 35 wersetu, z tego samego rozdziału. Dlatego nie odrzucajcie swojej ufnej odwagi, która ma wielką zapłatę. Tu myślę o tym całej perspektywie wielu, czy całej perspektywie lat naszego życia w wierze. Albowiem wytrwałości nam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, otrzymali obietnicę. Bo jeszcze tylko krótka chwila, bardzo krótka, a ten, który ma przyjść, przyjdzie i nie będzie zwlekać. A sprawiedliwy będzie żyć z wiary. A jeśli się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. Powiem wam, że z trwogą, z takim przejęciem czytam ten tekst. Tak jak powiedziałem, jeśli jesteś obok tych rzeczy, to weź sobie te słowa do serca. Ale 30 werset mówi tak, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają ku zgubie, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Amen. Powstańmy, bardzo proszę braci, którzy tutaj będą razem ze mną usługiwali. Będę czytał z listu świętego Pawła do Koryntian, z rozdziału 11, od 23 wersetu, czytamy tam tak. Paweł to mówi. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział, bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dziękuję Ci z całego serca za Twoją śmierć na krzyżu, za nasze wykupienie, za naszą zmianę naszego wnętrza, Panie, za Twoją przemianę świętą, Panie. Dziękuję Ci, że Ty wykupiłeś każdego, który do Ciebie przychodzi w pokucie i uniżeniu, Panie, który zawiera przymierze z Tobą poprzez chrzest, Panie. Dziękuję Ci z całego serca, że tak wiele miejsca jest jeszcze pod Twoim krzyżem, Panie. I że Twoja propozycja zbawienia jest nadal aktualna, Panie. Dziękuję Ci za pamiątkę tej wieczerzy, że możemy wspominać ten czas, kiedy poszedłeś, umarłeś za nas, zmartwychwstałeś, Panie. Dzisiaj działasz w nas, Panie. Dzisiaj błogosławisz, Panie. Dziękuję Ci z całego serca. Amen. Amen. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc, ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić na pamiątkę moją. Dziękuję Ci, Panie Boże, za Twoją ofiarę na krzyżu Golgoty. Dziękuję Ci za to, że Ty, święty Bóg, zszedłeś na tą ziemię, aby przebaczyć nam grzesznym ludziom nasze grzechy, nasze przewinienia. Dziękuję Ci za Twoją świętą krew, która lała się tam na krzyżu, dla naszego zbawienia, dla naszego uzdrowienia, dla naszego oczyszczenia, Panie. Dziękuję Ci, że Ty jesteś wierny. Jesteś wierny dla nas, jesteś wierny dla mnie, Panie. Kiedy nieraz upadam, kiedy Cię zawodzę, Panie, Twoja krew się, Twoja święta krew oczyszcza mnie, przebacza mi. Bądź za to uwielbiony, Panie. Dziękuję Ci za tą pamiątkę dzisiejszą. Chcę Cię uwielbiać i wywyższać za to, co zrobiłeś dla mnie, dla nas wszystkich, dla całej ludzkości, Panie. I błogosław każdego, który jest na tym miejscu. Modlę się, aby dzisiaj Twoje słowo dotykało się naszych serc, wypełniało nas. Amen. Amen. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto je ten chleb albo pije ten kielich Pański, niegodnie będzie winny ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba i niech pije z tego kielicha. To bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją doskonałą, jedyną i powtarzalną ofiarę. Dziękujemy Ci, że ona gładzi grzechy całego świata. Każdego z nas indywidualnie, że tylko do Ciebie przyjdzie. Bądź Tobie chwała, Panie. Dziękuję Ci za dzień, który muszę mówić do mojego życia, do mojego serca. Amen. Drodzy, chciałbym w imieniu całego zboru złożyć naszym katechumenom najlepsze życzenia. Tutaj wybrany został, zacznę od siostry. Takie rozmyślania, siostro Iwono, myślę, bardzo budujące dla Ciebie w prezencie z wersetem: nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc Wasz był trwały, by to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał Wam. Z okazji chrztu wodnego najserdeczniejsze życzenia Bożego Błogosławieństwa składają bracia i siostry zboru Nowe Życie w Czechowicach Dziedzicach, data i podpis pastora. Wiecie, Pan Filipia, dla Ciebie wybrali ci młodzi coś bardziej dla Ciebie. Nie znam tego, ale autora znam, a ten autor jest zawsze godny polecenia, Josh McDowell. I tutaj jest także wybrany werset tych, którzy to przygotowywali. Synu mój, nie zapominaj nauki, a Twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą Ci dni i lata życia oraz zapewnią Ci pokój. Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. Z przypowieści Salomona. I podobnie z okazji chrztu wodnego najserdeczniejsze życzenia Bożego Błogosławieństwa składają bracia i siostry zboru Nowe Życie w Czechowicach Dziedzicach. Data i podpis pastora. Niech Cię Bóg błogosławi.